No i teraz y, ja, ja często jakoś jak wrzucam ten granat, czy teraz wiecie, teraz mamy fajną sytuację, bo mamy od, od roku, ponad roku zamkniętą bazylikę i nie mamy takich naszych konfesjonałów, zasadniczo jak ktoś przychodzi do nas y, się spowiadać, to albo to jest w kaplicy św. Jacka, albo w kancelarii, najczęściej w kancelarii, bo jak jest Jacek jest tak położony, że przylega do bazyliki, gdzie, gdzie są często roboty i zamiast organów słuchać na przykład y, cięcie drewna i takie... I ludzie już wiedzą, że nie będzie takiej intymnej sytuacji konfesjonałowej. Nie? I na początku to ludzie dla ludzi niektórzych było bardzo trudno, bo wchodzisz i widzisz. Ksiądz ciebie widzi i ty widzisz księdza. Teraz jakby ludzie najczęściej wiedzą, że, że taka sytuacja jest, więc też często te spowiedzi są trochę dłuższe i bardziej taką, taką rozmową, nie? Więc ja mówię wtedy, no skąd taki pomysł na tą generalną spowiedź? Czy to jest twój pomysł, czy ktoś ci kazał? Więc najczęściej jest, że no ksiądz kazał mi. Więc w głowie, znaczy nie mówię tego na głos, ale dym, jak mi się pojawia, wiedziałem. Jakby zaczynamy rozmawiać, jak w ogóle, no dobrze, ale czy ty jesteś przekonany do tego. Jeśli ktoś mówi tak, yy, no ale dlaczego? I to, co sprawdzam, to, czy nie ma takiego podejścia, yy, że te wszystkie spowiedzi są jakoś nieważne, co, co były wcześniej, nie? Że teraz ja mam jakąś taką ekstra spowiedź, taką yy, się bardziej skoncentruję, lepiej te grzechy wyznam, lepiej ponazywam i będzie więcej łaski. No nie. Jeśli ta spowiedź ma jakiś sens, jeśli, to rzeczywiście ona jest związana, powiedzmy, z jakimś moim etapem życia. Nie wiem, wchodzę w jakieś swoje powołanie i chcę sobie zrobić nie wiem, jakieś takie podsumowanie, tylko to bardziej ma walory powiedziałbym ludzkie i psychologiczne niż sakramentalne i teologiczne. Nigdy nie szukałem tej definicji, bo zniechęcam wszystkich ludzi, których znam do spowiedzi generalnej. Nie miałem w sobie takiej potrzeby, żeby szukać jakiejś definicji. Nic o tym nie wiem, żeby była w Piśmie Świętym, ani w Katechizmie Kościoła spowiedź generalna. Sam raz chyba w życiu taką spowiedź miałem przed złożeniem ślubów wieczystych.